apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w pierwszym rozdziale od 18 wiersza tak napisał. Jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze do was nie jest równocześnie tak i nie. Albowiem Syn Boży Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był równocześnie tak i nie, lecz w nim było tylko tak. Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje tak. Dlatego też przez Niego mówimy Amen ku chwale Bożej. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych. W naszym życiu bywa wiele sytuacji, w których musimy decydować. Czasem w naszych decyzjach mamy pewne wątpliwości, czy powiedzieć tak, czy też nie, zgodzić się lub nie. Jezus Chrystus odniósł się do tej samej kwestii, co apostoł Paweł w liście do Koryntian już wcześniej, kiedy mówił, że samo w sobie Królestwo Boże nie może być, jakiekolwiek królestwo nie może być w sobie rozdwojone, dlatego że ono nie przetrwa. Musi być zgoda i plan działania. W innym miejscu Jezus także mówi, niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest to od złego. A więc tak ma być tak, nie, nie. Apostoł Paweł mówi Koryntianom, że wiara ich stoi, że nie ma tam zdecydowanego tak dla Chrystusa i nie dla grzechu. Dlatego też oni są niezdecydowani. Czy my, drodzy, jesteśmy tak samo jak Koryntianie, pełni wątpliwości, czy Chrystus jest Panem? Czy On jest na tak, spełnia Boże obietnice i jest Bożą pieczęcią? Czy też jesteśmy niepewni naszych grzechów, w których nie potrafimy postawić granic i powiedzieć nie? Adwent jest czasem pokuty, jest czasem także wołania o nawrócenie, więc powiedzenia szczerego tak dla Boga i nie dla grzechu. Niechaj ten czas Adwentu będzie naszym czasem oczekiwania na prawdziwego Jezusa Chrystusa, w którym jest tak naszej wiary. Pozostańcie z Bogiem.